Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz, autor komiksowy, twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan, Kocia Planeta i Eurydyka. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. E, a to jest kanał Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej, warsztatowej kuchni. No i co może być lepszego, żeby o tej komiksowej kuchni nawijać, jak nie oryginalne plansze komiksowe. Dawno nic nie było, jedziemy z koksem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo, z czymś naprawdę fajnym dzisiaj. No ale myślę, że jeżeli chodzi o te oryginalne plansze, które tutaj oglądamy, to zawsze są fajne fajne. Oglądanie ich zawsze coś daje, jeżeli chcemy trochę poznać te historie, które się za tymi komiksami kryje. Te wszystkie plansze komiksowe, które ja tutaj prezentuję, to pochodzą zwykle jeszcze z czasów, kiedy produkowanie oryginałów na brystolu, czyli rysowanie tradycyjne, jak Pan Bóg przykazał, ołówkiem, tuszem, korektorem na brystolu, było podstawową aktywnością, czynnością tych wszystkich komiksowych twórców, zanim to zosta... zanim to było skanowane czy reprodukowane przy pomocy innych technik, tam naświetlania filmów i tak dalej? No, i w końcu było to publikowane w oryginalnych komiksach. Dzisiaj sobie robimy coś, co zahacza trochę o tm -Semic, ale z tego co mi wiadomo, nie było przez tm bezpośrednio publikowane. Mówię zahacza, bo seria Superman Vol. 2, zapoczątkowana przez Johna Byrna, zaraz po tym jak ukazała się ta jego słynna miniseria The Man of Steel, ciągnęła się przez lata w naszym rodzimym kraju w latach 90., no a tu numer 128, tej Serii, październik 1997. No, ten numer nie zdążył być już wydany, chociaż część tego ranu, taką malutką cząstkę, mieliśmy okazję zobaczyć jeszcze w tych ostatnich numerach Superman and Batman, wydawanych pod koniec działalności związanej z Supermanem i Batmanem, właśnie, więc tak to jest. Ja wtedy jeszcze namiętnie zbierałem te komiksy z Supermanem, no i to jest właśnie ten numer, w którym ta oryginalna plansza jest zawarta. Od razu sobie zobaczmy, może tego, jak to wygląda w środku, i za chwilę przejdziemy do tego Bad Boya, sobie go tu omówimy. Są tu pewne ciekawostki. Widzę tutaj Blue Line, czyli niebieski ołówek redaktora. O, zajrzymy sobie, kto był redaktorem. Redaktorem był wtedy Joe Cavalieri, więc albo ten Cavalieri tutaj robił, albo Maureen McTighe, albo McTighe. Asystant Editor, czyli taki pewnie asystant editor prędzej tutaj robił niż ten główny editor. Także któraś z tych dwóch osób tutaj poczyniła własnoręcznie te e, niebieskim ołówkiem zrobione notatki. A wiecie dlaczego niebieskim ołówkiem? Ja mówię o tym raz po raz, ale każdy film jest czymś nowym filmem, więc wybaczcie, proszę nieco powtórzeń. To dlatego jest niebieskim ołówkiem, że niebieski ołówek nie ulegał wtedy reprodukcji. Dlatego również te wszystkie niebieskie napisy na tej oryginalnej planszy Marvel Comics, by the way. Zobaczcie. Czasami ludzie robili sobie takie jaja, o i tutaj widać, że to jest oryginalna plansza komiksowa do zarysowania, wydana przez wydawnictwo Marvel. Prawdopodobnie rozdawana czy sprzedawana, może też gdzieś tam jako dodatkowa reklama, ale głównie chodziło o to, żeby produkować kartki papieru, te brystole, które potem były wykorzystywane przez pracowników, czy freelancerów, czy przez ludzi po prostu publikowanych przez Marvela w celach rysunkowych. No to wtedy był całkiem spory przemysł, tego przecież były pewnie tysiące miesięcznie, no może, no, ale przynajmniej setki, no bo przecież tych numerów było swego czasu bardzo, bardzo dużo, różnych maści gałęzi wydawniczych i tak dalej, a już licząc wszystkie wydawnictwa wtedy wychodzące za oceanem, no to przecież było tego całkiem sporo i spokojnie opłacało się robić swój własny papier, a przynajmniej oznaczać go po prostu swoimi insygniami. Tak więc mamy tutaj ten papier, i jeszcze jedną ciekawostką, jeżeli jesteście miłośnikami takich oryginalnych plansz, jest to, że ta plansza ma nieco inny wymiar niż te pozostałe, które tutaj sobie oglądaliśmy nieraz. Ona jest trochę dłuższa, to nie jest A3. W różnych okresach dziejów amerykańskiego komiksu, plansze komiksowe miały różne rozmiary. Kiedyś one były w latach 60., 70., one były wielkie. No tutaj macie porównanie z oryginalnym komiksem w opublikowanym w Stanach. Natomiast ta plansza, o tutaj, by the source. Trochę przypominająca Jacka Kirby'ego, ale właśnie to dlatego, że mamy tutaj Rona Fręca, zaraz sobie o nim powiemy a ta plansza właśnie jest troszeczkę dłuższa. Ten papier Marvela wtedy był trochę długi. Ja tu dla porównania mam. O, rzucimy też musimy sobie tego batboy'a zrobić, ale inne plansze też tak robiono i jest tego sporo. Taki był okres. To jest nawet plansza trochę nowsza. To jest Marvel The Lost Generation by John Byrne i chyba Scott Hanna, ale dokładnie nie pamiętam. Może ktoś inny. No nie, wiem, ale zobaczcie jakie cuda tutaj na tej nawice. To musimy sobie zrobić osobno. Marvel Lost Generation będzie będzie Superman, Batman. Gen Generations, takie rzeczy też będą, będzie Matt Wagner niedługo. Także stay tuned, będzie Dan Jargens. Z time and time again. Tego, ale podnieciłem się sam na myśl o tym, co możemy sobie tutaj zaprezentować. No w każdym razie. Zaczynamy od Supermana Rona Frenza. I powiem Wam, że ja uwielbiam Rona Frenza. To jest ziom, który rysował bardzo wiele odcinków tej serii Superman, ale jeszcze więcej, z tego co mi wiadomo, zrobił Tora. The Mighty Thor to jest seria, która w okolicach numerów tam 300 kilkadziesiąt do 400, z tego co pamiętam, a nie wiem czy nawet nie i później. Ona była przez lata okupowana przez Rona Frenza, i tam są bardzo, bardzo miodne obrazy. To jest rysownik niezwykle kompetentny, starej takiej daty, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego podejście. Do rysowania, bo wiekowo to są ludzie, którzy rysowali nowocześnie, już, już z jego ery, ale bardziej chodzi mi o taki mindset. Zobaczcie, to wszystko pływa, to wszystko jest takie Kirbowe. Jest oczy... Inspiracja Jackiem Kirbym jest tu oczywista. Zresztą same postacie tutaj, ten, jak on się nazywa, High Father, tak, High Father no, Big Barda, tu połowa innych postaci związanych z New Gods i tym, całym tym światem stworzonym przez Jacka Kirbiego dla DC. No to, to wszystko widać i myślę, że Friends jest znakomitym przykładem tego i, i kto wtedy mógł się zająć? Przynajmniej tak dobrze jak Jack Kirby tymi postaciami, jak nie lepiej. Na inkingu Joe Rubinstein. I uwaga, ciekawostka kolejna. Nie wiem, czy to było widać do tej pory, ale patrzcie, pokażę Wam. To jest dedykacja dla mnie od Joego Rubinsteina. On się tu wcześniej podpisał, Rubinstein, no a potem uprzejmościowo napisał mi tu Jakub, Joe Rubinstein 19. To było w 2019 roku. Koło New Jersey jest taki konwent w Sycocus. Ja akurat tam mieszkałem wtedy przypadkiem, i ten. I mogłem sobie. Iść na ten konwent z Buta, parę metrów dosłownie, to się odbywało. Zobaczcie, jakie fajne, fajne zbieg okoliczności. No, w każdym razie był Joe Rubinstein, był też tam m.in. Brad Breeding, tam go poznałem, było paru innych rysowników, których znamy z TM Semic. No i pamiętam, że Joe siedział wtedy właśnie z taką wielką rękawicą nieskończoności, on reklamował wtedy te swoje, tam był wtedy chyba film wychodził z Stanosem, czy, czy jakiś Avenger związany z tym, no i wtedy był na to vibe. Tam George Perez obok siedział, do Pereza się nie dopchałem, Raz, że nie miałem żadnego komiksu do podpisania, ale byłem kretynem, że tego nie wziąłem. A dwa, nie miałem żadnej oryginalnej planszy, planszy ale byłem kretynem, że jej nie kupiłem, bo plansze z Avengers, Georgia Perez'a, tam chodziły po kurcze 80-90 dolarów. Także naprawdę można było spokojnie sobie coś kupić. No ale wybrałem te... No, i bardzo sympatyczny ziom. Rubinstein popatrzył tam dokładnie, czy go tam nie kantuje, bo to tak jest. Wiecie to, akurat ta plansza to nie jest to, że musiałem sprzedać nerkę. Ona, ona była w dość rozsądnej cenie, myślę, że 100, stu, stu kilkudziesięciu dolarów. Natomiast e, generalnie to, jak są jakieś droższe plansze, które przedstawiają znacznie bardziej takie powiedziałbym uderzające sceny, no nawet takie Open Explosze są już droższe zwykle. A już nie mówię o jakichś tam wiecie, pełnych ujęciach Supermana walczącego z kimś i tak dalej. E, no, to czasami się zdarzają podróbki akurat myślę, że w przypadku Rubinsteina i takich tam friendsów i tak dalej no to to już by było dosyć naciągane z tym się nie spotkałem, natomiast jak już mamy, wiecie, mowę o kilku tysięcznych, mówię o dolarach, planszach komiksowych, no to to jest też poważny biznes, wiecie, za parę tysięcy dolarów to ktoś może okantować, nie? Niestety, ale na spokojnie, więc z tym też trzeba bardzo uważać i oni są wyczuleni, ja to widziałem, Brad Breeding tak samo jak mi podpisywał, to też oglądał, także popatrzył tego tu, poczekaj chwilę, nie, ja zobaczę, tak, ta, to ja, to ja i podpisał, nie? Także dodatkowa autoryzacja, ale tutaj naprawdę, no słuchajcie, jest o czym zupełnie pisać do domu. Z wrażenia, aż trochę ją zaplułem, to nic. Gdzie dwa robią? Tam, wióry lecą, nie gniewajcie się na mnie. No, ale przecież nie będę wam przez folię prezentował takiej fajnej planszy. No, no to zobaczmy sobie ją w porównaniu z tym. W ogóle ten ran Franca i Rubinsteina jest fajny w Supermanie. Trochę tutaj takie, co są, jest pewna prostota w tym, ale to nie dlatego, że Francowi się tam nie chciało czy coś. Oczywiście, deadliney gonią i każdy je ma. Ale myślę, że tutaj akurat to jest po prostu specyficzny styl, to jest coś, co, co, co Frenz ma we krwi, ta dynamika, ja to uwielbiam. On potem też z Salem Busemą tworzył komiks, który się chyba nazywa Spider Woman. Wy będziecie wiedzieć więcej niż ja, bo to już jest komiks, który był ponad poza mój mój. Zasięg, kiedy to kupowałem regularnie komiksy, teraz dopiero do nich wracam. No ale dobra, słuchajcie, bo międlę i pomiędlę jeszcze tylko jeden moment, bo teraz mi się przypomniało bo to jest cool, cool. I ja nigdy nie wiedziałem, co ten Kevin Sorbo tutaj reklamuje, ale akurat niedawno e, kupiłem Patrzcie, przyszło niedawno Cool The Destroyer by this X I Rule to jest wiecie kto tu jest to jest Marie and John Severin. I tu jest reprodukowany tak: kule, Cool The Conqueror, i to jest właśnie to. Cool The Conqueror, ta pierwsza seria z 71 Cool The Destroyer 1129 i jakiś materiał coś tam, gdzieś tam z czegoś, ale powiem wam, że odkryłem to przypadkiem, zupełnie przypadkiem. Kupiłem jakiś stary zeszyt, pokazywałem na jednej z ostatnich nawijek, No i od razu musiałem sobie kupić, bo to co Marie Severin, John Severin tam robią, tu jest też ten. E, Holender, wyleciało mi z głowy, też taki bardzo znany ziom. E, Uh, plug, tutaj widać, Mike, Mike Plug, e, który zresztą robi okładkę, także e, jeżeli chodzi o fabułę, nie wiem, e, nie czytałem, mnie to za bardzo nie interesuje, ale jeżeli chodzi o rysunki, to jeszcze nie otworzyłem, bo musiałbym te, w tych omnibusach po prostu tylko je kartkować, nie czytać, nie mam jeszcze czasu, żeby to zrobić, ale ostrzę sobie na niego zęby, bo ten Plug, ci Severinowie właśnie, to jest naprawdę, tam jest bardzo duży miód, jak sobie to obczajałem online i liczę na to, że tutaj będzie naprawdę sporo ciekawych rysunków, no ale dobra, to tylko chciałem Wam pokazać, Pokazać, bo już nie robię z tym nawijek, bo no trochę bez sensu robić, tak wiecie, jak się tylko nawet tego nie wyjmuje, tylko pokazuje. Raczej wolę sobie przeglądać i myślę, że pewnie wy też, więc stań więc sobie spokój. Natomiast tu e, przechodzimy do planszy po tej preambule niezwykłej. <grych> e, tu jest od razu widać coś wklejone. Patrzcie, jak jesteście zainteresowani takimi technikaliami, to zobaczycie. O, w tym miejscu i w tym miejscu tu jest ogonek wklejony, a tutaj jest trochę takiej taśmy samoprzylepnej. O ja wam pokażę tak, trochę się postaram pod światło. Widzicie? I ona się czasami ma to do siebie, że ona się niestety odrywa. Tutaj tak samo jest. Mr. Miracle i God Wave jest też wklejone. I wiecie, co mi się ostatnio stało? Holender, mam fajną planszę Norma Brayfogla e, z Batmanem z Detective Comics i mi się oderwało. Oderwało mi się to, bo zahaczyłem o folię. Pokażę Wam to na następnej nawice albo jednej z następnych z tymi oryginalnymi planszami. Jeszcze tego nie pokazywałem tu, ale e, myślałem, że się popłaczę. No trudno, zdarza, zdarza się to. Przynajmniej zobaczyłem, jaki tam błąd czy coś do poprawki kryło się pod spodem, tam literował Todd Klein akurat. Tutaj, tutaj literuje chyba John Costanza jeszcze, zaraz zobaczymy, tak mi to wygląda. Tak, Joe Costanza Letterer, on bardzo dawny, on przez chyba dekadę przynajmniej był w Supermanie. Ja pamiętam jego już literki, kiedy... Te serie Johna Byrna się zaczynały, ale to jest bardzo miodny literi liternik. Zobaczcie, jak wtedy fajnie wszystko nanoszono na plansze. To wygląda jak wydruk. Jakbyście nie wiedzieli, nie? to byście łatwo mogli pomyśleć, że to jest wydruk, ale nie, nie, nie. Tu widać te, te o, popatrzcie te sobie. Tu widać te maźnięcia ołówka, e, tu widać te e, napisy korektora, widać tutaj nieco jakiejś kawki pewnie Rubinsteina. trochę mu się chlapnęło, widzicie. To wszystko to są skarby, które świadczą o tym. Ja wiem, że ja tu brzmię trochę kretyńsko, nie? no i plus ten podpis, no i te przyczepione taśmy, które pewnie trzymały folię z kolorami, wiecie, bo to były takie folie się nanosiło I tam się robiło też separację kolorów i łączenie tych podstawowych kolorów. Także to była jeszcze jedna taka warstwa tego. Natomiast, no to wszystko dla mnie, ja wiem, to na przykład ta naklejona czwórka tutaj, number four, do połowy zdarta, nie, no to są wszystko rzeczy, które świadczą o tym, że kiedyś to żywy człowiek robił, żywy człowiek dotykał, cały zespół wydawniczy, cała ta machina DC na papierze Marvel Comics dawała z siebie wszystko, żeby zrobić jak najlepszą planszę, więc mnie to ekscytuje, <laughs> może znajdzie się ktoś, kogo też... E, tutaj, e, co jeszcze ten editor napisał, więc tak, separate balloons, właśnie kazał tutaj e, oddzielić te balony, czy te tot balloons, jak oni to mówią, u nas się to mówi chmurki na to. Potem tutaj widzę jakieś prism ear, e, jakieś tam, żeby rozdzielić dalej, żeby miała ucho bardziej widoczne, żeby się nie stykała z balonem. Mm, tutaj tail to jota, czy, czy jot, nie wiem, czy to jest jot, nie znam tego zioma. Tail to jot, czyli że ogonek pewnie szedł w innym kierunku i miał iść teraz do tego Kolegi, tutaj więc, gdzie niegdzie również się zdarzają jakieś wklejki liternicze i tak dalej, ale widać tutaj dużo. Część została wymazana tego niebieskiego ołówka. Tutaj Godwave było z błędem napisane, bo to też wiecie, jak redaktor to sprawdzał, to on to ogarniał i on to wszystko kazał potem poprawiać. Bardzo często te plansze były najpierw pensylowane, potem literowane, a potem redaktor sprawdzał i potem dopiero był nanoszony inking, żeby można było łatwiej dodać. Nie wiem, jak było w tym przypadku, ale żeby można było łatwiej dodać e, dodatkowe chmurki bądź zmienić ich układ, w razie gdyby coś było niejasne. Tutaj to, że ogonek był, musiał być zmieniany, to raczej by wskazywał na to, że, że pewnie było to zrobione już po, na poinkowanej planszy, ale kto wie, może po prostu szkoda było nawet już zmieniać tu ołówka i można to było łatwo zmienić. Ale, ale, ale bo, te, bo te chmurki y, tuszowano najpierw, a potem to zostawałoby jeszcze w ołówku, a potem dopiero nanoszono tusz. Tak to niejednokrotnie wyglądało, natomiast to, tu raczej myślę, że było to literowane już na potuszowanej planszy, no, ale zobaczcie, to były fizyczne rzeczy, wtedy część z tych ziomów pracowała albo w biurze, albo w domu też, to fedeksowali to do siebie, że to nie poginęło, że my to mamy dzisiaj do wglądu. Fajny bardzo linework line Rubinsteina. Tutaj trochę pojechał takim właśnie trochę dry brushem, ale tu, gdzie trzeba, to bardzo taką po Bożemu, bo, bo Bożemu zrobionym hatchingiem. Ja lubię u Rubinsteina to, że on jest taki dynamiczny. To jest ta szkoła taka e, tro, e, bardzo konserwatywna z jednej strony, ale z drugiej strony dość dynamiczna. Ta kreska nie jest zamknięta, nie ma kija w tyłku, tylko to jest wszystko płynie trochę i ona bardzo pasuje do Rona Franca. Ja jedyny inker, którego bardziej cenię u Rona Frenca, to jest Brad Breeding, który jest moim zdaniem jeszcze bardziej miodny momentami niż Joe Rubinstein. Mm. Tutaj fajny jest ten panel by the Source z tym ziomem, z tym God Fatherem, czy God jakby High Father, no High Fatherem. I dlatego, że raz, że on stanowi niejako jako tej planszy, ale dwa, że tutaj też są, o widzę, że trochę brzytwy użyto, trochę ostrza i to jest dziwne, bo to o, brzytwa jest taka, taka jakby punktowa, jakby tylko, jakby ktoś tak, ciekawe jakim yy, przyrządem, bo ja czasami jak próbuję robić moją brzytwę, to wszystko wytnę w diabły, połowa brystolu mi się czasami odklei od tego i tak dalej. Natomiast tu zobaczcie, o zobaczcie sobie tu, tu, jak to postaram się pokazać to jakoś pod światło, i trochę pod kątem, żebyście mieli okazję zobaczyć, że te linie, te speedlines, one są tak zmiękczone trochę, i tam widać takie bardzo wyraźne uderzenia tego noża, czy, czy co on tam robił, czy jakiegoś takiego nożyka do kartonu, wiecie, takich rzeczy się używa. I to jakoś działa, nie? To powoduje, że to się staje jeszcze bardziej takie, no, momentami nawet bym powiedział, może mangowe, takie bardziej energetyzujące, ale naprawdę mega to wygląda. Podoba mi się też to, zobaczcie, Rubinstein czasami zdaje takim gruboskórnym w pewnej przenośni rysownikiem, ale inkerem, ale zobaczcie, jak tutaj też to jest jakiś czarny ołówek czy może drybrush, więc to te wybory to były takie dosyć świadomie podejmowane, to nie jest tak, że tak mu się machnęło. Nie, 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 jak sobie spojrzymy, to wiecie, tu drybrush, tu trochę drybrusha, przez drybrush rozumiem suchszą szczotkę z tuszem, taką, która daje taki trochę, jakbyśmy chcieli coś pomazać trochę, ale nie całkiem, natomiast reszta to jest taki clean cut, bardzo czysta krecha. O, to też troszeczkę tego drybrusha widzicie, albo czarnego ołówka nawet, może jakiegoś węgla momentami. Więc zobaczcie, jak interesująco oni też myśleli o tym, planszach wtedy, kiedy to wszystko było robione ręcznie. No i Superman jest tutaj w tym kostiumie niebieskim, także też fajny fit. Dużo bohaterów. Są bohaterowie, których już wspomniałem tutaj ci Kirbowi. Jest Superman, wprawdzie pokazany z tyłu, a nie frontal Superman, no ale gdyby to był Superman w jeszcze bardziej rozbuchanej pozie, to pewnie ta plansza musiałaby kosztować kilka razy drożej. Słuchajcie, świetne są te rzeczy. Ja uwielbiam patrzeć na to i cudownie, cudowny jest takie uczucie, jak się wie, że jesteś jedynym posiadaczem tej planszy na świecie, że to jest coś, co nikt inny nie ma tego egzemplarza. Te, ten poszczególny element historii Rona Franca razem z Joe Rubinsteinem, razem z Danem Jargensem, który przecież napisał tutaj scenariusz, no i razem z Liternikiem, z Joe Constancą, to, to co oni wtedy zrobili w tej wielkiej machinie DC i co ja czytałem wtedy kilkadziesiąt już w tej chwili lat temu. Kiedy to wychodziło oryginalnie wydane w zeszycie z Superman, no to ja w tej chwili mogę sobie powiesić na ścianie, zatańczyć małą rumbę, za każdym razem koło tego przechodzę i cieszyć się tym, ile chcę. Wspaniałe uczucie. Wam też rekomenduję, jeżeli jesteście miłośnikami komiksowymi, bo czasami, jak się dobrze popatrzy, to okazuje się, że te nasze plansze, nawet ukochane z dzieciństwa, one nie są tak trudno dostępne i tak czasami drogie, jak mogłoby się wydawać. Owszem, Kirby będzie drogi, Neil Adams będzie drogi, Todd McFarlane, Frank Miller, ci te ziomy, to o nich słyszymy, że oni osiągają setki tysięcy dolarów na aukcjach, ale są też rzeczy, które przy odrobinie wysiłku, jak się człowiek trochę postara, zwłaszcza jak gdzieś jedziecie za ocean, to warto sobie na to spojrzeć, jak was to interesuje, bo czasami więcej jest tu kłopotów logistycznych, jak to przywieźć, jak to oclić i tak dalej, niż z dostaniem fajnych rzeczy rzeczywistych, zwłaszcza jak się fajnie potargujecie z jakimś dealerem na targach w Stanach co rekomenduję i czym chciałbym zakończyć tę nawijkę. Słuchajcie, pamiętajcie, że ja też jestem rysownikiem komiksowym, też pracuję na takich oryginalnych planszach, które tu bardzo często pokazuję. To jest mój ostatni komiks, Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy. 200 stron kosmicznych przygód, żarłaka kosmicznego yy, patałacha właśnie, rozbójnika, yy, którego ściga jego odwieczny wróg Henryk Kajdan, tutaj przedstawiony jako łowca nagród w alternatywnej rzeczywistości. Zobaczcie, jaki uką strony starych komiksów Marvela i DC, ale z moim własnym... Mam nadzieję, sznytem staram się, żeby każda plansza była mega dopracowana. Pracować się staram w vibe tych właśnie rysowników, których tutaj na tych nawikach podziwiam i do których zawsze chętnie wracam. Także pozdro ze Starej Szkoły Komiksu dla Was wszystkich. Mam nadzieję, że te nawiki coś Wam dają. Jeśli tak jest, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, polubić, skomentować, zostawić jakąś pozytywną myśl na zakończenie, co możemy jeszcze zrobić, co byście chcieli zobaczyć, a co można jeszcze poprawić. Dzięki Wam wszystkim. Trzymajcie się miłego komiksowania do następnej nawiki.